Witam Was z tej strony Deseo. Znajdujemy się w kolejnym odcinku z serii Tomb Raider The Last Revelation. Chciałam powiedzieć Resident Evil, ale to szczegół. Szukam spluwy. Ja nie mam Magnuma? Ale jaja, czemu ja nie mam Magnuma? Dobra, strzela do nas ktoś z góry. Musimy się zaopiekować tym kimś. Dlaczego ona go nie... O. Dobra. Ale jeszcze ktoś chyba był na samej górze, czy nie? Jest! Słuchajcie, jest! Ale tego kogoś bym tutaj zdjęła może z Uzi. Patrzcie, jaki szmaciarz. Patrzcie, mi tutaj granatnikami sypie. No. Nie wiem, czy tutaj coś nam zostawił ten gość. O, coś jest. Ej, i zostawił nam Magnum. Dopiero chciałam Magnum. No dobra. Teraz jeszcze tak. Tu mamy motor. Tylko tu bym się chciała jednym gościem zaopiekować. Lecimy. Oczywiście zapewne nie pamiętam sterowania. Nie wiem, jak się schodzi w ogóle z tego. O, tutaj mamy kolejnych przeciwników. Trzeba ich przejechać. Jeszcze jeden, nie? Tak jest. Jak się stąd schodzi? Może endem? Nie. Uwielbiam to. Aha, okej. Czy ci panowie nic tu nie zostawili? Przypadkiem ten tutaj chyba gdzieś zginął, nie? Nic nie ma. O, ten zostawił. Dobra. Powiem wam, że nigdy nie przepadałam za tymi lokacjami. To są takie mroczne bardzo klimaty. Bardzo mroczne. Wow. Tu musimy uważać na te działka maszynowe. One mają automatyczne naprowadzanie. Trochę nas tu musi pociachać niestety. Musimy się dostać tutaj. I tak, mamy zwłoki. Tutaj chyba facet nie ma nogi? Chyba tak, coś mu ją odgryzło. W ogóle muzyka też jest tak lekko przerażająca. Taka nie w klimatach Tomb Raidera. Okej. I teraz zaraz wam powiem, o co chodzi. Tutaj nic nie ma? Nie, ale tu coś jest. Dobra. Już nam tutaj oddają apteczkę, którą... No to... Nie, to było zajebiste. Którą na to straciliśmy. Gdzie mam iść? Aha, mam teraz iść tutaj, bo przesunęliśmy te zwłoki. Swoją drogą w tym etapie są dwa sekrety. Natomiast do tego drugiego nie dostaniemy się niestety póki co. Dlatego, że żeby się do niego dostać, musiałabym mieć już nitro w tym
naszym zajebiście magicznym pojeździe. Dobra, mam to. Ale to się chyba otworzyło tutaj, nie? Z tego co... Tak, z tego co kojarzę. Tak. Wyjdziemy sobie tą samą drogą. Okej. W ogóle zapisałabym to. Tutaj mamy całą zbroję Horusa. A może tutaj. Dobra. Mamy jakąś dźwignię. I teraz gdzie to jest? Tu u góry, tylko jak ja mam tam się dostać? Aha! Teraz chyba musimy się wrócić do tego naszego pojazdu. W zasadzie pójdziemy sobie tędy. Jakieś mam problemy chyba z błędnikiem, nie potrafię wyrobić na tym zakręcie. Dobra, musimy sobie wskoczyć teraz tutaj naprzeciwko. Spróbujemy się może stąd rozpędzić. Ja sobie przed tym oczywiście zapiszę. Jakoś tak. Nie wyszło. Swoją drogą ona się tu tak super. Mamy taki zajebisty wsteczny, że lepiej być nie może. Dobra. Kurwa mać, no. Ostrożnie, jedziemy sobie dalej. O, tutaj mamy przy okazji apteczkę. Zanim tam wskoczymy na górę, czy coś tutaj było? Coś tu jest. Tylko co? Nie wiem, czy mam tam iść, szczerze mówiąc. Spróbujemy. Chyba tak. Chyba najpierw musimy ogarnąć tutaj tą lokację. Tutaj mamy zwykłe nietoperze. Więc szkoda, żebyśmy tutaj Uzi marnowali. Bierzmy sobie fanty. Co my tu mamy? Chyba to kojarzę. Tak, tu mamy celownik, który będziemy sobie musieli połączyć z Magnumem. Zaraz wam powiem, w jakim celu jest ten celownik. Aha, jeszcze go chyba nie... A nie, bo my mamy celownik tutaj. Musimy zdać separate, czyli tak, oddzielamy celownik od kuszy i wykorzystujemy go na Magnuma. Przynajmniej chwilowo. A już wam mówię dlaczego. Wskakujemy sobie tu na górę. Dobra. Teraz mamy coś takiego. Musimy
rozbić tą wiszącą kulę turkusową. Natomiast nie możemy uderzyć tutaj z przodu w ten, nie wiem, co to jest, jakiś pojemnik, bo wylecą nam z tego jakieś robale. Ja sobie to zapiszę, bo mogę mieć zeza. Teraz, jak to się przybliżało? O, mamy to. Okej, udało się. I spierniczamy stąd. Tylko gdzie ja miałam uciec? Chyba tutaj. Albo ja stąd... Tak, tutaj. Teraz musimy sprawdzić właśnie. Wskakujemy do wody i ta woda teraz pod wpływem tego lodowego duszka zamarznie. I dzięki temu będziemy mogli się dostać na drugą stronę tego pomieszczenia. To lecimy. Dobra. I tutaj powinniśmy mieć pierwszy sekret. Tak jest. Apteczka i chyba naboje, tak? Do Uzi. Dobra. Zawsze to coś. A tutaj jest coś na górę. A czy tutaj coś też było, czy nie? Tutaj mamy małą apteczkę. Jak widzicie, apteczki to się tutaj mnożą na potęgę. Dobra, lecimy do góry. Tu, gdzie my jesteśmy? Nie za bardzo kojarzę tego powrotu. Czemu ja to... Aha, dobra, ja już wiem, gdzie my jesteśmy. Dobra. Ja to zapisuję. Będziemy sobie musieli tutaj otworzyć bramę przejazdową. Trzeba będzie tu przyjechać na motorze. Zaraz się po niego wrócimy. Ale to za momencik. I mamy dźwignię. Musimy sobie przeskoczyć na drugą stronę. No i gitara. Dobra, niepotrzebnie wykorzystałam tego magnuma. Co tam będzie na dole? Dobra. Lecimy po naszą landarę. Dobra. Jesteśmy. Wskakuj. Teraz chyba normalnie można stąd wyjechać, tak mi się wydaje, nie? Tak. Gitara. Lecimy. Ja bym sobie tu wzięła shotguna. Bo może będziemy mieć jakieś towarzystwo, albo i nie. Okej. Chyba nic nie ma, albo jest.
jest. Zapalimy sobie flarę, bo dość ciemno. Mamy tutaj bełty do kuszy. No i dobra. Mogą być i bełty. Co dalej? Nie wiem, czy to tu? Nie. Wiecie co, wjadę sobie tutaj naszym zajebistym sprzętem. Sobie go tam odstawię w zasadzie w miejsce docelowe, w którym tu nam będzie potrzebne, a mianowicie tu. Póki co wracamy się tutaj? Ja pierdzielę, nie wiem, gdzie mam iść, słuchajcie. A może ja od razu mam przeskoczyć? Ja już nie wiem. Się obija Francja jedna. Kurde, wiecie co? Chyba tutaj muszę przeskoczyć w takim razie. Ja nie wiem. Dobra, sejwuję to, bo nie jestem pewna. Ale ja nie wiem, czy ja tam przeskoczę. Ja pierdykam. Dobra. Udało się. Może i tu trzeba było faktycznie, tu będzie dźwignia, tak? Kurde! Powiem wam, że chyba nietoperze w tej erze to są najbardziej irytujące przeciwnicy. No, niby nic takiego specjalnego nie robią, ale jednak irytuje mnie. Dobra, teraz tak powinno to być. Podniosła nam się tam kładka. My sobie stąd wyjedziemy. O ile... Tak. Damy radę? Damy radę. Odstawię sobie tą landarę tutaj. I lecimy tam, gdzie nam się ten blok wysunął. Chyba tutaj, tak? Tak. Potrzebna nam jest flara, ewidentnie. Aha, dobra. Wiemy już co i jak. Radzę ci, żeby ta flara ci nie zgasła. Jest dobrze. Naszym zadaniem tutaj, słuchajcie, ja wam coś pokażę, są te, tutaj mamy, słuchajcie, te automatyczne karabiny maszynowe i my musimy je zdzielić. Tyle chyba wystarczy, jak podejdę. Wystarczy, że strzelimy sobie w to i zlikwidujemy ten helikopter cały, który tam jest, łącznie z tymi karabinami. Pięknie. Dobra. Tylko co my tam będziemy mieć? Już widzę dźwignię. Dobra. Mamy tu jeszcze apteczkę, którą sobie użyjmy, bo przecież tych apteczek tutaj jest tyle.
otworzyła nam się brama. I w zasadzie teoretycznie możemy opuścić ten poziom. Ale spokojnie będziemy jeszcze do niego wracać. Zresztą nawet musimy. Jak tylko zdobędziemy nitro, ale żeby je zdobyć, to teraz będzie właśnie takie skakanie między poziomami. O, nie zauważyłam. Mamy tutaj amunicję do Magnum. A czy nie do Magnum? No. Desert Eagle, Magnum i jeden grzyb, tak naprawdę. Dobra. I lecimy, lecimy. Aha, tu też nie zejdę normalnie, po ludzku, tak jak powinnam. Dobra. Lecimy na górę. Okej. No i co? Opuszczamy moim zdaniem teraz tą lokację, bo na chwilę obecną nic nie jestem w stanie tutaj zrobić. Natomiast proponowałabym... Chwilę, jak my to zrobimy? Tutaj teraz powinna być... Będzie trochę dubania. Ale ja bym to pominęła, jeśli ma być szczera. W ogóle co ja robię? Na pewno większość z was ten level kojarzy. Wychodzisz stąd i zabij tego muśka. Okay. Teoretycznie powinniśmy zostawić tutaj tą naszą landarę i przebiec się tutaj przez środek tej sali. Podbiegnie do nas taki dość mocny przeciwnik. Jego się nie da zabić. To powinniśmy go zamknąć w środku i czasówką wydostać się na zewnątrz górą i móc otworzyć sobie pewne drzwi. Natomiast postaram się zrobić to tak, żebyśmy nie musieli tracić zbytnio czasu. Nie wiem, czy nam się to uda. I nie wiem, którędy powinnam teraz... Tędy chyba. Okej, udało się. Dobra. Bo zobaczcie, to wejście tutaj do tego pomieszczenia jest z jednej i z drugiej strony. Tutaj jest wejście. Tu powinniśmy tędy zwabić teraz tego przeciwnika, którego zaraz zobaczycie. I wskakać tam u góry po linach oczywiście, które bardzo kocham. I bardzo bym chciała tego uniknąć, więc może zróbmy to najpierw tak, jakbym chciała, żeby wyszło. Tu jest ten grzmot. On teoretycznie tu nie wejdzie, on będzie sobie tym młotem tutaj nadupcał. I teraz tak, żeby nas on nie zrzucił, muszę się tak zawiesić rękami. Bo gdybym chyba normalnie weszła na tą drabinę, to on by nas spokojnie stąd zrzucał. Dlatego też potrzebujemy go teoretycznie zamknąć w tamtym pomieszczeniu. Ale zawsze można zastosować jakieś obejścia. Bo to też była czasówka, to było tylko otwieranie tej bramy na chwilę. Ma taką zbroję, że nie ma takiej opcji, żebyśmy mogli to normalnie przejść i go ubić. Dobra, ja myślę, że na dzisiaj to by było tyle, bo tu będziemy mieć sporo do robienia. Jest to dość skomplikowany level, bardziej pod takim kątem, że zawsze muszę sobie przypominać, no, co należy zrobić, jak to no, jak to no. Aha, bo mamy full HP. Dobra.
Jak tam statystyki? 55 na 70. Brakuje nam, słuchajcie, 15 sekretów, więc możemy tak mniej więcej się domyślać, że zbliżamy się powoli do końca gry, ale jak tak sięgnę pamięcią, to jeszcze trochę nam zostało. Bardziej skomplikowane te poziomy teraz będą. Także na dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że uda nam się nagrać kolejny odcinek jak najszybciej. W takim razie do usłyszenia i dziękuję za dzisiaj. Cześć!